Siemanko, z tej strony Jorge. Dzisiaj mam dla Was unboxing testowy, ponieważ zmieniam tło. Zobaczymy, czy Wam się spodoba to tło, które będzie pod tą dużą paczuszką prosto od magicznej kostki. W środku kostki, które do mnie przyszły, są do prezentacji na stronę. Aczkolwiek uznałem, że jedną rzecz warto Wam pokazać w unboxingu na kanale, a jednej rzeczy chcielibyście pewnie recenzję na kanał. Zresztą zaraz zobaczycie. Zapraszam Was do oglądania. Zaznaczyłem we wstępie, tu przed Wami jest to moje nowe tło, jest to tło materiałowe, czarne. Postanowiłem, że postawię na czarne. Mam też niebieskie, takie materiałowe, więc będzie można wrócić, jeśli bardzo Wam się nie spodoba. Ale wydaje mi się, że przede wszystkim czarne tło będzie mi się wygodniej kolorowało. Nie mam go jeszcze, wiecie co, może wezmę nożyczki. Nie mam go jeszcze w żaden sposób przymocowanego do stołu. Planuję jakiś system, który będzie mi dociążał, tak aby ten materiał był naprężony. I jakby to będzie jedyny minus tła materiałowego. Będzie na pewno lepsze pod względem wszelkich zagięć i tak dalej, ale z drugiej strony no, mogą być widoczne, jak widzicie, pewne pofałdowania związane z tym, że jest to jednak materiał i musi być odpowiednio naciągnięty. Ale pewne jest to, że ta kabela, jaką posiadam aktualnie, starczy mi na długo i nie będzie się trzeba martwić jakimiś zabrudzeniami czy czymś innym, bo zawsze będę mógł sobie uciąć kawałek nowy. No i łatwiej mi też z tym funkcjonować. Mimo wszystko Bristol jest dość, ale to szereść. Czekajcie. Mimo wszystko Bristol jest dość sztywny. Odpakujemy sobie jeszcze tą jedną paczkę. Wezmę dredy, żeby nam po mikrofonie nie szurały. I tak, słuchajcie, tu już widzicie pudełeczko, które stwierdziłem, że pewnie będziecie chcieli zobaczyć recenzję. Czyli kostki Gem od Shengshu. Nowe kości. Cała paczka, od dwójki do piątki. Jeszcze żadnej kostki jakby z tej serii nie posiadam. Więc jest to na pewno jedna rzecz, którą chciałem Wam pokazać. Jest też druga rzecz, ponieważ jak dobrze wiecie, kiedyś Magiczna Kostka sprzedawała koszulki i te koszulki powróciły. O, widzę, że teraz w kolorze czarnym. Tak wygląda ta kostka. Ta koszulka. Nie będę jej rozpakowywał jeszcze. To jest koszulka dla Ani akurat. To jest koszulka dla Ani. Ja mam taką bluzę, ale na przykład jak dobrze wiecie, jak wygląda moja bluza z pyraminksem żonglującym, to teraz właśnie macie okazję, żeby nabyć sobie taką akurat koszulkę z takim wzorem, jaki właśnie ja posiadam na swojej bluzie. Jak dobrze wiecie, często gdzieś w tej bluzie występowałem. Aha, wiem, co tu się stało. Czemu pudełko jest puste. Także możecie pomyśleć, jeśli ktoś chciałby mieć fajną kostkową koszulkę, to z powrotem są one dostępne w sklepie Magicznej Kostki. Otwórzmy to sobie wszystko, odwińmy z folii. No jak widzicie, pakowane jest to w taki sposób, że nie ma opcji, żeby coś się uszkodziło. Będzie co sobie wyklikiwać. Dużo, dużo rzeczy. Tu jest rzecz z pudełka, które jest puste. Po prostu kostka była pomieszana do zdjęć i tu mnie poprosili, że wyślą przy okazji, żebym zrobił prezentację i od razu ją przywrócił do oryginalnego kształtu. Widzę, że dużo nie ma, parę ruchów raptem, ale wiecie, o co chodzi. No tą kostkę widzieliście już na kanale. Tu jest Megaminx. Kurczę, już liczę, że to jest to fajne pudełeczko. Już widzę, że są ciekawe rogi na tym minksie. Szybki rzut okiem. Będzie to dłuższy unboxing z tego, co widzę, bo mamy dużo kostek. No, ale nie mógłbym już, robiąc ten film, nie mógłbym sobie odpuścić tego, żeby opisać Wam przynajmniej w skrócie każdą z kostek. Otworzymy sobie opakowania. Znowu mi się posypało tutaj w Megaminksach. Jeśli dobrze widzę, tak, to też jest Megaminx. Tu mamy Pyraminksa od Limcube'a. I to tego fajnego Pyraminksa. Już się cieszę. Jeśli chodzi o ten unboxing, zaraz zobaczymy, co tu się dzieje więcej. Cyclone Boys, Cube Style, coś dziwnego.
nic dziwnego, tylko Fisher jednak. I ostatnia nasza paczuszka to kostki Gem od Shengshu. Nowy budżetowy zestaw. Już uszkodziłem opakowania trochę. Mam nadzieję, że nikt się nie obrazi z tego powodu. Nowy budżetowy zestaw. Jak dobrze wiecie, Mofang ma zestaw. Jest też zestaw Mofang Geoshi. No a teraz mamy zestaw od Shengshu. Słuchajcie, dosłownie po kilka ruchów, żeby się nie okazało, że film będzie trwał kilka godzin. Kostki mają inną fakturę. To jest ważne. Być może tu na piątce będzie to widoczne. Zobaczcie, jak tylko ostrość się złapie, że te kostki mają taką chropowatą powierzchnię. O, pod światło to fajnie widać, że jest chropowata. Ciekawe, bardzo śliskie to jest. Już mi się nie podoba. Mimo to, że jest chropowata, da się wyczuć to różnicę, ale nie podoba mi się to, że jest dość śliska powierzchnia. Nie tak jak na plastiku typu Frosted od Kii, gdzie po prostu tam rzeczywiście ta chropowatość dawała lepszy chwyt. Tu jest to za śliskie chyba, nawet bym powiedział. No i dobra, sama piątka porusza się naprawdę bardzo spoko. Wydaje mi się, że całkiem dobra budżetowa kość. Dość ciasno skręcona, ale jakoś nie sprawia to dużych problemów poza ścinaniem zakrętów. To naprawdę szybko się porusza. Bartku, chcesz zobaczyć ten plastik? Proszę bardzo. Widzę, że instrukcja jest pod kartą z kostek. Dodatkowo czwórka od Shengshu. Czwórka mi się mniej podoba od piątki chyba. Wydaje mi się, że bardziej przycina i bardziej lokuje. Wydaje mi się, no, że troszkę lokuje. No ale okej. Zrobimy więcej testów. Dwójka. No, powiem wam, że nawet spoko, ale znam dużo lepszych budżetowych kostek 2x2. I trójeczka Gem. Co ciekawe, w środku jest czarna z samą kości. Jak już pewnie zauważyliście, i tylko są takie płytki kolorowe na tym. No, muszę przyznać, że trójka jest naprawdę spoko. Trójka jest naprawdę spoko. Więc no na pewno cały zestaw zrecenzuję. Zrobię zbiorczą recenzję całego zestawu. To się na kanale pojawi. Odsuwamy na bok. Co się dalej dzieje? Cyclone Boys 2x2 z płytkami. Nie wiem, czy ja tego Cyclone Boys już nie mam. Mam, nie mam. Zawsze mam problem z tym z nazewnictwem kostek. Strasznie głośny. Płytki jak swego czasu Fangshi. Ale chodzi fajnie. No na pewno dużo fajniej niż ta dwójka od Shengshu. To już mogę teraz wam powiedzieć. Odkładamy na bok. Następna kość. Raczej formalność to będzie, bo jest to zwykły, najzwyklejszy Fisher. Tylko zapakowany tak, że nie da się go otworzyć palcami. A nie chcę uszkodzić kości. Dobra, sprawdzamy. Bo jednak formalność musi być. Jak wszystkie kostki, to wszystkie. Folię sobie wyrzucam. Kolorowy Fisher. Porusza się znośnie. Nie porusza się źle. Ale też nie powiedziałbym, żeby poruszał się jakoś wybitnie dobrze. Fisher jak Fisher, no co tutaj dużo mówić. Recenzował tych kostek już nie będę na kanał. Jakby w większości z nich nie będę recenzował na kanał, a będzie je można zobaczyć na stronie Magicznej Kostki w formie prezentacji krótkiej, 2-3-minutowej. Same szczegóły. Kolejna kostka od Cyclone Boys. Znowu kolorowy plastik, znaczy kolorowe takie płytki. Co ciekawe, jest tutaj niebieski, bardzo ciemny. Bardzo ciemny. Fajnie sprężyny odbijają, jak się puknie, ale okej, jak się porusza. Znowu strasznie głośno. Zawsze mnie to boli, jak mam głośną kostkę, bo boję się, nie lubię wtedy na takich głośnych kostkach układać się w komunikacji miejskiej, bo no wiem, jak to przeszkadza. Ale kostka porusza się spoko. Magnesów tu nie ma. Magnesów tu nie ma. To nie jest taki sam Cyclone Boys jak ostatnio. Zresztą nawet opakowanie nam to mówi. Limcube. Czym jest Limcube? To jest z tego, co już widzę teraz, kostka 2x2 z ruchomymi środkami. Przerobiona oczywiście w czworościan, czyli taki Super Cube 2x2. Nawet nie Super Cube, tylko one inaczej jeszcze się nazywały, gdy miały ruchome środki. No ale nie zmienia to faktu, że jest to zwykła 2x2. Plus jest taki, że dodatkowo jeszcze fajniej zmienia kształt.
ale nadal jest to przerobiona dwójka na czworościan, tylko dodane są to obrotowe środki. W sumie fajne rozwiązanie, żeby zwykłego Pyra Morphixa urozmaicić, bo zawsze, jak dla mnie, był z tym problem, że to była strasznie prosta modyfikacja. Odkładamy znowu na bok, może na tą stronę. Megaminx, również Megaminx Gem od firmy Shengshu. Tą folię sobie schowamy z powrotem. Znowu ta faktura, znowu strasznie śliska kostka. Mam nadzieję, że ona jest śliska tylko przez chwilę fabrycznie, bo jeśli utrzyma się coś takiego, no to no Megaminxa ciężko będzie układać, bo palce będą bardzo łatwo zjeżdżały. W ogóle przepraszam Was, jeśli usłyszeliście jakieś wciąganie czegoś nosem, bo jestem chory, jakaś choroba mnie złapała, mówiłem o tym na streamie i będzie to jeszcze przez kilka filmów, ze względu na to, że nagrywam je po prostu na zapas, na święta, żeby mieć co dla Was udostępniać. No ale co do samego Megaminxa, porusza się całkiem przyzwoicie, wolę nadal Shengshu Aurorę Megaminxa. Ten plastik mi strasznie przeszkadza, nie będę fanem na pewno tego typu plastiku. I ostatnia kostka, Shaolin Popeye Competition Quality. Kostka od Cyclone Boys, znowu, ponownie, widać kto króluje w tym unboxingu. Megaminx, co ciekawe w tym Megaminxie jest narożniki. Mają te wklęsłe elementy. Czy to jakoś pomoże przy układaniu? To się okaże. Kolory całkiem ładne, bardzo jaskrawy zielony. Nic dziwnego raczej nie ma. No troszkę się różnią. Jakby ten jest zielony jest dużo jaskrawszy, ale myślę, że nie będzie problemu z układaniem. No i jak się porusza? Okej, okay, wygląda ciekawie. Ale jeśli chodzi o poruszanie się, no może kwestia... Może kwestia tego, żeby troszkę kostkę wyrobić. Nie powiem, że nie, bo czasem tak jeszcze bywa, że kostka wymaga wyrobienia. Chociaż już mało kiedy rzeczywiście trafiają się kostki, które poruszają się słabo, a nagle po wyrobieniu są świetne. A ta kostka tak na wstępie, tak piąte przez dziesiąte bym powiedział takie. No 5 na 10 to bym jej mógł dać, ale nie wiem czy coś więcej. Magnesów to oczywiście nie ma, zawsze wolę się upewnić, bo teraz wszędzie te magnesy wstawiają. No jakoś świetnie się nie porusza i chyba tym zakończymy ten unboxing. Tym myślałem, że pozytywne będzie zaskoczenie, na koniec jest trochę negatywne. No i to by było tyle. Tak jak mówiłem, te kostki, które tutaj są wszystkie, będziecie mogli zobaczyć ich prezentację na stronie Magiczna Kostka. Prezentacja koszulki też pewnie będzie, jakieś parę słów o materiale, ale już teraz Was zapraszam do zakupów na Magicznej, bo te koszulki wróciły. Podejrzewam, że poza czarnymi są też granatowe, niebieskie, no takie w kolorze Magicznej Kostki, jak dobrze znacie ten kolor. Zestaw od Shengshu, który na 100% zrecenzuje z tych kostek, być może tego Limcuba. Zastanowię się nad tym, ale mamy dużo recenzji przed sobą, więc może nie będziemy dokładali niepotrzebnie. Szczególnie, że raczej nic specjalnego tutaj nie ma. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, widzimy się już w następnych filmach. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć!